Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szybki poranny flash. Zobaczmy, co się dzieje na rynkach, może jakieś okazje inwestycyjne są, że można trochę zarobić. Spójrzmy. Platforma TradingView, wykres indeksu S&P 500, czyli Stany Zjednoczone. Weszliśmy dołem z takiego wąskiego kanału, o którym mówiłem wcześniej, że wyjście z tego kanału może spowodować jakieś większe przeceny. Wyszliśmy, ale szybki powrót. Przebiliśmy też tą żółtą linię, która jest górną bandą trójkąta, rozszerzającego. Szybki powrót do tego kanału, więc jakby na razie nic się nie stało. Blisko ATH. NASDAQ też testuje ATH. FANG, nowe ATH. Czyli pozytywnie, lekka korekta i dalej idziemy w górę. DAX też blisko swojego ATH. WIG, czyli giełda w Warszawie. Tutaj jak weszliśmy w korektę, to odreagowanie jest takie słabsze niż na zachodzie. No czyżby już się kończyły pieniądze na warszawskiej giełdzie. Szanghaj, czyli giełda w Chinach. To może trochę... Przybliżmy sobie tą sytuację. Weszliśmy górą z trójkąta zwyżkującego. Jednocześnie testujemy tą linię tutaj 3458 od góry, już drugi raz. Jednocześnie jesteśmy bardzo blisko tej linii trendu wzrostowego. No robi się trochę niebezpiecznie. Niby to wyjście górą i sugeruje, że powinniśmy zaatakować mocniej, ale robi się lekko nerwowo. Zobaczmy Japonia. Japonia po lekkiej korekcie też w górę. Transport pokazuje nam, że też lekka korekta i nic się nie stało, lecimy do góry. A kryptowaluty, kapitalizacja kryptowalut, wyszliśmy górą z trójkąta. No i nowe ATH zrobiliśmy. Czyli spoko, loko, nic się nie dzieje. Fajnie lecimy w górę, czyli podsumowując to, co globalnie widać na indeksach, no idziemy w górę. Nowe ATH na kryptowalutach, S&P blisko nowego ATH, NASDAQ też blisko, FANG zrobił swoje ATH kolejne, więc na razie globalnie wygląda to pozytywnie. Akcje. Allegro. Allegro w dół. No, Amazon coraz bliżej Polski, więc konkurent bezpośredni dla Allegro. No niestety może się ta korekta rozkręcać jeszcze bardziej. No szczególnie, że już ten okres zakupów, szaleństwa, zakupów świątecznych i poświątecznych mamy za sobą. Więc nie spodziewam się, byśmy szybko na Allegro zobaczyli nowe ATH. Bardziej ATL, czyli All Time Low. 60 zł za akcję. Najniżej notowane było Allegro. Myślę, że raczej będziemy zmierzać w tym kierunku niż w górę. Ale może nie tak od razu, bo korekta była ostatnio spora, więc jakieś odreagowanie jeszcze może być. PKO po mocnym rajdzie w górę. Korekta wyhamowała nam w takim miejscu, z którego nastąpiło ostatnie wybicie. No i jeżeli teraz nie pójdziemy do góry i na kolejne szczyty, no to ktoś tu może widzieć głowę z ramionami. Tutaj lewe ramię, tu głowa, tu nam się stworzy zaraz prawe ramię i że formacja odwrotu. Nie wiem, ale robi się też trochę tutaj niebezpiecznie i może te wzrosty zostaną wyhamowane. No zresztą przez cały czas te niskie stopy procentowe działają na niekorzyść banków. KGHM dość mocno skorelowany z miedzią. Na miedzi była korekta, na KGHM-ie też. Ale jeżeli będzie miedź szła w górę, to KGHM też. Tu jakby zasada prosta. CD Projekt. Mieliśmy szybki pump and dump na CD Projekcie. Mówiłem też wcześniej, że doszliśmy do miejsca, gdzie odreagowanie powinno spokojnie jakieś być, nawet bez jakichś pump and dumpów, no ale tutaj uruchomiły się różne instynkty spekulacyjne, pompowanie na siłę, dymanie grubasów, a tak naprawdę to ulica jest dymana najbardziej. Grubasy też są dymane, ale dorabianie ideologii kojarzy mi się z religią, niestety, a im więcej ideologii, jakichś tutaj przekazów, tutaj, że będzie jakaś rewolucja, że Bitcoin tutaj zrewolucjonizuje finanse i zmieni się porządek świata, już banki nie będą rządzić, tylko będzie nowa, lepsza ekonomia oparta na prawdziwym, wolnym pieniądzu, jakim jest Bitcoin i tak dalej. No można tworzyć historie niestworzone, ideologie i masy za tym idą. Tak mi się skojarzyło właśnie z tym pump and dump, bo tak jak mieliśmy na GameStop, gdzie najwięcej to zarobiły grubasy na tym pump and dumpie, a nie ulica, która miała dymać grubasów. Wiadomo, że jeden fundusz na pewno sporo stratny, tylko pytanie, czy rzeczywiście ten fundusz coś stracił, czy po prostu zostało przeksięgowane z innego funduszu, z inna firma tej firmie, więc ta firma i tak ściągnie to z tej ulicy, więc de facto w tym układzie pokarmowym ta ulica i ten ostatni, najmniej świadomy użytkownik zapłaci za tym, którzy tutaj zarobili. Tak jak na CD Projekcie, wydaje mi się, że najwięcej zarobili najwięksi gracze albo najbardziej świadomi tego, co się dzieje. Tak samo na GameStop można było spokojnie na longu zarobić, a jak widać później nawet i na shorcie sporo. Kurs już opadł, ale to, co się porobiło gdzieś na różnych forach, Facebookach, grupach, szałpał, pump and dump, grup sygnałowych, no po prostu namnożyło się tego tyle, że już dawno tego nie widziałem. W czasach, kiedy tam był kryptowaluty 2017-2018, mieliśmy wysyp, ale teraz to jest jeszcze większy wysyp. Teraz to krypto, akcje, po prostu wszyscy chcą zarabiać grube miliony w szybkim czasie, jak najszybciej, jak najkrócej i w ogóle najlepiej bez ryzyka żadnego, więc szukają takich grup. Więc skoro jest popyt ludzi nieświadomej ulicy, która nie ma pojęcia o inwestowaniu, o ryzyku, zakładaniu pozycji, więc jest i podaż. Więc powstają takie grupy, które po prostu zbierają tych członków, a potem dymają ich na potęgę. Ideologia. Niestety uważajcie na tego typu rzeczy, bo jeżeli to nie wy jesteście założycielem takiej grupy, to nie wy będziecie dymali tych użytkowników, tylko to wy będziecie dymani. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, jak wygląda sytuacja, bo mało kto o tym mówi, a filmów to już powstało na YouTubie o tym, co było na GameStop. Cała masa, ale każdy gdzieś ciągnie swoją mańkę, jak tu zarobić na tym, jak wydymać grubasa. Dorabiana jest ideologia, po prostu jak słyszę tą ideologię, jak już powtarzana jest w kółko, jak mantra, którą łykają jak młode pelikany ludzie niedoświadczeni życiowo, inwestycyjnie. No i potem powstają takie wystrzały nagle. A ktoś na tym robi dobre pieniądze. T.S. Games, trójkąt zniżkujący. Mówiłem, że tutaj wyjście dołem może tutaj nam zwiastować spore spadki. Szliśmy fejkowe wyjście dołem, powrót, wyjście górą z tego trójkąta, powrót. Możemy sobie przedłużyć, zmienić te linie, przesunąć. Dalej mamy ten trójkąt zniżkujący. Dalej w grze jest to, co mówiłem wcześniej. Playway bardzo blisko swoich szczytów. Facebooki, Amazony i inne tego typu wynalazki nowych technologii są na szczytach. Netflix, Google Nowe ATH nam tutaj czasną. Apple też blisko, Tesla. Super marketing. Moda na samochody elektryczne podgrzewa przez cały czas ten rynek. No i PayPal tutaj się idealnie odnalazł z kryptowalutami, gdzie poprzez wejście w krypto jeszcze pompuje sam siebie tutaj dość mocno w górę. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na krypto. Już wcześniej pokazywałem, grubsza krypto, cały rynek, kapitalizację, Bitcoin. Jak byliśmy jeszcze w tym trójkącie, kręciłem taki film, który mówiłem, że najlepiej dla altcoinów byłoby, gdyby ten Bitcoin wyszedł dołem, górą, fejkowe wyjście dołem, górą i tak by mielił w tym przedziale 27650 do 42084 dolara za jednego Bitcoina, to alt sezon może być na kryptowaluty i niektóre mogą dać tutaj zarobić. No i tak się stało. Faktycznie niektóre dały zarobić. Mieliśmy pump and dumpy na niektórych. Niektórych są, niektórych pewno jeszcze będą. No, mielimy przez cały czas w tym przedziale. Zjazd, korekta, wyjście z trójkąta. Więc teraz w grze mamy ten kanał taki boczny, bardzo duży. Kto na tym skorzystał, kto stracił? ETH ewidentnie skorzystał, nowe ATH, trzaśnięte 1700 dolarów prawie za jedno ETH, wyjście, jakaś taka flaga powiewająca w górę i jeszcze wybita górą, może się nam zrobić kolejna flaga. BNB również skorzystało, też ATH, Cardano też. To podobna sytuacja jak na ETH, wykres bardzo podobny, gdzie wybite, tylko to wybicie trochę słabsze niż na ETH, więc jeżeli chodzi o układ, to ETH o wiele lepiej, szczególnie że Cardano do ATH to jeszcze dużo, 0,42 dolara do 1,39 ATH na Cardano. Polkadot też skorzystało, też wybite nowe ATH. Zilliqa. No, Zilliqa odbiło, to taka flaga, którą wybiliśmy górą, więc utrzymał się ten trend wzrostowy, ale to wybicie nie jest na razie zbyt okazałe. VeChain, no też jakaś próba kontynuacji wzrostu, na razie spokojnie w trendzie wzrostowym. Uniswap, co dzień prawie nowe ATH, korzysta, Hyperbola, jak się patrzy na tym. Myślę, że tu jak przyjdzie korekta, to też będzie sporawa. Monero również skorzystało, odbicie od tej linii trendu, nawet powyżej. Kurs nie doszedł do linii trendu, więc jest ok. Engine Coin, no, tutaj odbicie, próba wyjścia górą z tej flagi. No, na razie Engine Coin bez jakichś rewelacji. Chain Link powoli robi swoje. Chain Link to jak żyje własnym życiem już od dłuższego czasu. Tezos też powoli do góry, choć patrzymy globalnie, to bardziej w bok niż w górę, ale jest linia trendu wzrostowego zachowana, mała, bo mała, ale w górę. Obudziły się też tokeny związane ze sztuczną inteligencją, AGI, wybicie Fetch, wczoraj ładne wybicie na Fetchu, ale też hiperbola taka, kurczę, jak nie przybijemy tego 0,19, to słabo to widzę, jak pokażę Wam, jak zmniejszy wykres, gdzie potencjał na Fetch to tu jest w ogóle dużo większy, tylko ten wykres nie podoba mi się pod względem tych hiperbol, które się tworzą i potem spadek. No jakbyśmy mieli tak samo, no to słabo to wygląda. Gdzieś bardziej jest to zagrywanie takie pod pompy niż kupowanie, nie wiem, na przyszłość, kupienie i hold. No, na razie nie widzę tu dużo chętnych na Fed, żeby tak robiło, przynajmniej nie po tych wykresach. Tron powoli do góry, ale tu też jakieś rewelacje. No coś tam skorzystał na tym, że Bitcoin mieli, ale Tron sam bardziej mieli. Litecoin kopiuje bardziej Bitcoin na wyjście dołem, wyjście górą. Nic się nie dzieje wielkiego. XRP dość mocno omawiałem. Nawet wszedłem na szybki zarobek albo dłuższy, okazał się być w miarę szybki, więc tak w szybkim skrócie, może w dłuższej perspektywie XRP dość mocno zdołowane. Większość wie, że problemy z SEC-iem, SEC tutaj oskarża firmę Ripple, że jak tu w ogóle mogą tak działać. Ripple się broni, że jak to, czym to XRP się różni od Bitcoina. Zaczyna się wojna ideologiczna, XRP to gówno, scentralizowana waluta, Bitcoin to przyszłość i tak dalej. I w ogóle rzucanie mięsem między siebie różnych frakcji i zwolenników jednej, przeciwników drugiej. Nieważne, nie będziemy wchodzić w tego typu przyziemne sprawy. XRP dość nisko, doszedłem do wniosku, że jest tak nisko. Różne grupy, pump and dumpy i różne szmery, bajery. Jest potencjał na wybicie, choćby dlatego, że te negatywne newsy związane z SEC-iem już gdzieś nam się odbiły w cenie. Było odreagowanie, fajna flaga, z której możemy być górą. To raz, a dwa, że pismo kolejne, jak zakładałem pozycję, nie wiedziałem jeszcze o tym, odpowiedź Ripple odnośnie do SEC-u, dość konkretnie napisane, jest podstawa jakaś fundamentalna, pod co można zrobić pompę. Założyłem sobie tutaj długą pozycję na XRP z założeniem, że jeżeli jakiś negatywny news jeszcze uderzy, to dokupię. Prawdopodobnie bym dokupował, gdyby nam cena spadła w okolicy tego dołka ostatniego, a może nawet jeszcze niżej. Tak się nie stało, bo cena, jak kupowałem gdzieś w tych okolicach 0,288, po już de facto jakimś lekkim, jakiejś lekkiej tutaj świeczce wybiciowej, trendowej, więc na jakiejś, zależy jakim wykresie patrzeć, lokalnej górce, może już po korekcie, może to pokażę bardziej na wykresie, no nie wiem, czy akurat tak tu będzie widać, będzie to widać, albo nie będzie, dobra, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, skupiać się na szczegóły wejścia, bo i tak ryzyko było tutaj dość spore, więc zakładałem, że ten kurs może zostać mocno zdołowany, więc kapitał, jakim wszedłem, nie był zbyt duży w stosunku do całego kapitału. Stało się tak, że mieliśmy szybki pump. Poszedł gdzieś news, że w poniedziałek o 14:30 będzie pompa. Skoro ktoś mówi, że o 14:30 będzie pompa, a już w niedzielę i w sobotę mamy pompę, więc prawdopodobnie to będzie dump, a nie pompa i nie o 14:30, ale wcześniej, ale nikt tego nie wie, więc jeżeli tutaj byście chcieli shortować, to odradzam shortowanie, zresztą w większości filmach, w których mówię, odradzam shortowanie, jeżeli nie jesteście zawodowcami na rynku i nie robicie tego zawodowo, bo tylko się pokaleczycie w dłuższej perspektywie czasu na rynkach, szczególnie takich jak kryptowaluty czy akcje, gdzie no, statystycznie idziemy w górę, a nie w dół, oprócz rynków takich jak Japonia na przykład, no ale to są wyjątki, prawdopodobnie nie gracie na akcjach japońskich, ani na indeksie, więc odradzam shortowanie, o wiele bezpieczniej zakładać longi, szczególnie, że na krypto, czy nawet na akcjach można też trafić na jakieś szybkie wystrzały. Ja obserwowałem wykres, coś się działo na wykresie 15-minutowym, może pokażę. Coś się działo, byłem w tej długiej pozycji, założyłem sobie, no już byłem ponad 100% na zysku. Tutaj taki opór 0,78, to jeszcze może na wykresie dziennym 0,78, bo opór na wcześniejszym jakimś lokalnym szczycie. Nigdy nie wiadomo, gdzie ta pompa się skończy, dokąd dojdziemy, czy tu, czy tam, czy może nowe ATH, no ale trzeba założyć wszystkie możliwe scenariusze i jakiś realizować swój scenariusz. Wróćmy do tego 15-minutowego, tak w szybkim telegraficznym skrócie. Ładnie nam szło, tutaj godzina 12:45 zaczęło już mocno spadać. Było przytrzymanie, doszedłem do wniosku, że skoro jest tutaj opór, więc warto realizować częściowo zysk. 1/3 transakcji została zrealizowana w tym momencie. Oczekiwałem na tego, co się będzie działo dalej. poszła pierwsza wyprzedaż. Pierwsza wyprzedaż, mówię, no okej. Patrzyłem, czy nie będzie szybkiego dragowania, nie było, więc druga sprzedaż i potem trzecia wyprzedaż i kolejna realizacja zysków. Średnio gdzieś wyszło 0,06 chyba, ponad 100% zysku. Cena spadła, ustabilizowała się na jakimś poziomie 0,38. No i tak stoi. Plan zrealizowany. I teraz, gdyby była kolejna pompa z tego tutaj miejsca i przebicie tego, realizowałbym zysk prawdopodobnie gdzieś w okolicy tego oporu. Gdyby była jeszcze kolejna, to gdzieś obserwowałbym wykres, jak dynamikę i jak to idzie. Więc realizacja zysków, tam były pytania, gdzie realizacja zysków, obserwowałem wykres i jakby podłączyłem się pod to, co się dzieje na rynku. Plan był taki, albo to w dłuższej perspektywie i wtedy dokupię, albo w krótszej, zresztą tak jak napisałem na swoim blogu, albo w krótszej podpięcie się pod pump and dump i realizacja zysków i tak też zrobiłem. Stop loss był na kapitale, czyli zakładałem, że z tymi pieniędzmi mogę tutaj ugrzęznąć na dłużej i mogę nastracić 90% kapitału, więc procentowo było to odpowiednio mało do całego kapitału. Naliczyłem na około 100% zysku lub więcej lub trochę mniej, ale żeby opłacało się realizować taki scenariusz, czyli TP do stop lossa powinien być jakiś sensowny, wyszło tutaj w miarę sensownie. Jak gdzieś tam czytacie, słuchacie, żeby zakładać przy odpowiednich założeniach, że TP większe od stop lossa, przy prawdopodobieństwie, przy ryzyku, no tylko tutaj mamy całą masę różnych założeń i sobie coś tam zakładamy, jakie ryzyko potencjalne, ile mamy szansy na to. Tak naprawdę wszystko możemy sobie tam wstawić i wynik wyjdzie taki, jak będziemy chcieli, no bo bardzo dużo jest zmiennych. Dobra, to tyle XRP, no co się będzie działo dalej? Nie wiem, na razie nic się wielkiego tutaj nie dzieje, myślę, że i na XRP też raczej się za dużo nie będzie działo w najbliższym czasie. Później może tak, ale na razie jak się będzie rozwijała sytuacja z SEC-iem. Zobaczymy, czy SEC coś tutaj będzie odpowiadał, na pewno tak i chyba 20 lutego jakieś ma być wstępne rozeznanie sprawy. Na Stellarze, Stellar spokojnie sobie gdzieś idzie w górę i dominacja Bitcoina jeszcze. Dominacja Bitcoina nam tutaj spada, no tak jak pokazywałem, kapitalizacja kryptowalut wybiła nowe ATH, Bitcoin gdzieś mieli w miejscu i niektóre altcoiny skorzystały z alt sezonu, kiedy to Bitcoin gdzieś mieli w tym przedziale. Dobra, tyle o krypto. Forex, indeks dolara idzie nam w górę, to niestety nie jest dobry znak i według mnie ryzyko się zwiększa tego większego dumpu na indeksach. Euro USD w dół i tu przebiliśmy 1,20. Wyjście z takiego kanału bocznego, zresztą przebicie wieloletniego kanału spadkowego, powrót do tego kanału, jakbyśmy wrócili poniżej, no myślę, że to mogłoby być niedobre. W tym sensie, że jakby tutaj dolar nam nagle się zaczął mocno umacniać, to mogłoby się podziać. Może nie wiem, czy w tym tygodniu to pewno już się za dużo nie wydarzy, ale może się podziać w najbliższych tygodniach. Warto obserwować euro USD, co się tu będzie działo. Czy przebijemy z powrotem gdzieś tu 1,18, może trochę wyżej akurat tu 1,185, 186. Zobaczymy, co ze złotówką. No złotówka nam się co prawda umocniła do euro i do franka. Tu akurat pozytywnie, ale przez cały czas powyżej, na przykład na franku, powyżej tej linii trendu wzrostowego, gdzie się mamy odreagowanie. No, jeszcze nie jest nic tutaj postanowione. Do dolara akurat bardziej w bok, no bo dolar nam się umacnia. I do funta też mieliśmy ostatnio umocnienie. Surowce, a tu jeszcze odnośnie surowców, zacznę może od srebra, bo a propos tych grup pump and dump różnych w Stanach, na całym świecie, na Facebookach, Redditach i innych bajerach. Nie wiem, tak się to zrobiło jakoś mega modne, że każdy, kto tylko może, ma Facebooka, YouTube'a, cokolwiek, jakiś kanał, to się podłącza i teraz srebro będzie pompowane. Wydymamy grubasów na srebrze. Po prostu już wszystko będzie pompowane teraz. No jakbym widział końcówkę 2017 roku albo 2013, po prostu jakieś dolary w oczach się ludziom zapalają. Ci, którzy... Smutne jest to, że w oczach ludzi, którzy mają doświadczenie inwestycyjne większe ode mnie. Wieloletnie, kilkudziesięcioletnie. No ale nic, natura ludzka, psychiki i pierwotnych instynktów nie pokonasz, zawsze są silniejsze. Można gdzieś tam próbować z nimi walczyć. No trochę to smutne, bo potem ludzie, którzy gdzieś zaczynają się interesować, obejrzą, posłuchają, przeczytają. I skoro takiemu traderowi, czy inwestorowi, czy spekulantowi już się zapaliły dolary w oczach, no to kurde, to przecież tylko kupować. Nic więcej. A gdzie jakieś samodzielne myślenie, a gdzie jakieś ryzyko, a gdzie jakaś kalkulacja? No nie ma wtedy, no nie ma. No jak już dolary się zapalają w oczach, to już schodzi wszystko na dalszy plan. I na tej fali jeszcze tych grupa będą, mieliśmy próbę wyjścia powyżej $30 za srebro. Szybko to zostało skorekcone. Ja bym uważał na to i spokojnie podchodził do tematu. Z shortami też bym uważał, to już mówiłem wcześniej o shortach, lepiej longi jak shorty, ale choćby nawet na tym XRP gdzieś tam ludzie pokupowali, część porealizowała zyski, część nie. No jeżeli nie jesteście osobą, która organizuje dany happening, no to prawdopodobnie ktoś chce na was zarobić. Podłączanie się pod trendy jak najbardziej ok, tylko świadomie i ze świadomym ryzykiem. Moje wejście na XRP było ze świadomym ryzykiem i założyłem sobie, że mogę stracić 90% kapitału zainwestowanego. Jaka osoba, wchodząc na XRP, podchodziła do tego w taki sposób, z takim ryzykiem i odpowiednio sobie dobrała kapitał inwestycyjny, który wrzuci w ten walor. A jaka osoba, a inne osoby, czy czasem nie zrobiły tak, obstawiam, że większość, przeczytały, że na przykład ja kupiłem XRP i też sobie kupiły. Nie kalkulując niczego w ogóle. Ryzyka, potencjalnego zysku, straty, jak to w ogóle będzie wyglądało, planu inwestycyjnego. Nie róbcie w ten sposób. No bo to do niczego dobrego nie przynosi, a na pewno nie powoduje, że gdzieś rozwijacie swoje umiejętności inwestycyjne, spekulacyjne, psychologiczne, samorealizacji. Kopiowanie jak najbardziej tak, ale analizowanie tego i przemyślenie, dopasowanie do swoich realiów. Ktoś może wrzucić 100 000 złotych, tyle ma na koncie oszczędnościowym, któremu nie daje żadnych pieniędzy i wyciągnie drugie 100 000 złotych i będzie miał 200 000 złotych. Interes życia. No ale może się okazać, że przyjdzie ten gorszy scenariusz, gdzie będzie ten spadek 90% i ze 100 000 zostanie 10 000 złotych. I co wtedy? Przestrzegam, ludzie mówią, że mój kanał taki pesymistyczny, że nie ma hura optymizmu, rzucania się, no ale kurczę, jak oglądam te inne kanały, widzę tam te hura optymizmy i gdzieś w ogóle pomijane w ogóle o ryzyku nikt nie mówi, a żeby czuć się bezpiecznie, to są disclaimery różne, że to co ja mówię to tylko takie bla bla bla, sam sobie tak gadam bez sensu, inwestujesz na własne ryzyko i nie powtarzaj moich ruchów i cała masa innych rzeczy. Ludzie to pomijają, nie słuchają, nie ma to dla nich znaczenia, przewijają ten disclaimer, to już czytali 15 000 razy, przecież to na wszystkich kanałach jest. To tak samo jak z tymi wyskakującymi banerami, jakimiś cookiesami, innymi, RODO, I potem się to przenosi na różne umowy, na różne ulotki. Dobra, tam nieważne. Takie podejście powoduje, że lecicie na autopilocie, a nie myślicie samodzielnie i nie zastanawiacie się, co wy tu w ogóle robicie i po co to robicie i w jakim celu i jaki z tego będzie zysk, strata, gdzie w ogóle zmierzacie. Tak, bo teraz mi się też skojarzyła jeszcze jedna rzecz. Myślałem, że nie będzie dzisiaj dygresji, ale jedna będzie odnośnie celi. To też wiele jakichś coachów różnych, psychologów, pseudopsychologów, podrabianych psychologów. Mówi o różnych celach, stwarzanie sobie celi i tak dalej. Super, fajnie, hiper. A nie mówią o ryzyku z tym związanym, bo tu ryzyka żadnego nie ma. Kiedyś wrócę jeszcze do tego, bo to nie jest taki prosty temat i trzeba poświęcić mu na pewno trochę więcej czasu. Z tymi celami jest naprawdę wiele bardziej skomplikowane, niż tam sobie poczytacie w książkach i posłuchacie różnych coachów i będziecie na różnych jakichś szkoleniach z tym związanych, różne afirmacje i tego typu rzeczy. Ryzyko. Zastanówcie się, nie będę nic więcej mówił, wrócę do tematu na pewno kiedyś. Zastanówcie się sami, bo to jest kanał do samodzielnego myślenia, a nie tylko kopiowania czyichś ruchów, czy to, co ktoś powiedział. Bo pewno w wielu względach się mylę, zresztą co nieraz już było widać. Więc jak ktoś coś wymyśli samemu, to może być bliżej prawdy niż ja. Może ja coś źle wymyśliłem, może ci coachowie wszyscy mają rację. Może tak powinno być. Tylko skoro tak, to czemu tak ludzie nie są tak szczęśliwi? No właśnie. Dobra. Koniec dygresji. Zobaczmy, co się dzieje na złocie. No, korekta. Zasada przeważnie, która też się sprawdza. Jak złoto spada, to srebro jeszcze bardziej. Złoto rośnie, srebro jeszcze bardziej, ale przez cały czas gdzieś w kanale bocznym się utrzymuje palat. Kanał boczny, nic wielkiego. Platyna robi swoje i za rynkiem, za gospodarką w górę. Miedź podobnie. W jakiejś lekkiej korekcie, ale przez cały czas idziemy raczej w górę. I jeszcze ropa, która nowe, lokalne szczyty. Ponad $55 za baryłkę i trend wzrostowy. Wyjście z kanału bocznego. 66 kolejne. Zobaczmy jeszcze w większej perspektywie ropę. 66, 77, 114, 147. Ojej, ale tu potencjał. To może wrysujmy sobie taką linię trójkąta. Taki duży trójkąt, tylko jasno-niebieską i nieprzerywaną i grubą. I co? Okazuje się, że może jesteśmy w takim globalnym trendzie spadkowym. Gdzieś $60. I co dalej? No, prawdopodobnie ropa będzie powoli odchodziła do lamusa, ale to nie w ciągu roku, dwóch, tylko będzie się tendencja rozwijała i prawdopodobnie zostanie wymyślona nowa technologia energetyczna, która będzie rewolucją na miarę światową. No i namiesza dość mocno, tak jak na przykład internet. Niektórzy mówią, że kryptoluty są taką rewolucją światową. Wydaje mi się, że kryptoluty to jest jeden z wielu produktów wpisujący się w pomysły czy w technologie związane z internetem i można by wskazywać też inne rzeczy, choćby całą masę innych płatności związanych z internetem. Więc tutaj bardziej bym podchodził pod to, że kryptoluty podchodzą pod te płatności różne, a nie jako globalna rewolucja, bo to też takie ideologie tutaj mamy. Kryptoluty jako globalna rewolucja na miarę internetu, a ja uważam, że to jest jakiś mały podzbiór w zbiorze internetu większym, a nie stanowi jakiejś rewolucji takiej przełomowej. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.